Cześć. Zapraszam Was dzisiaj na filmik zakupowy. Będą to zakupy z Zielonych Kotów. Dosłownie tam kilka rzeczy, ale uznałam, że dawno nie było takiego filmiku, więc nagrywam. Zacznę od takich, powiedzmy, drobniejszych rzeczy. Wzięłam sobie klej do pistoletu na gorąco. Zobaczę, jak mi się sprawdza. Bo ja mam Sizzixa, ale nie każdy klej do niego pasuje. Niektóre kleje no, dość mocno ciekną. Miałam ten specjalny, dedykowany do Sizzixa, ale nigdzie go na chwilę obecną nie mogę dostać, więc wzięłam sobie taki, zobaczymy, czy będzie mi pasować. A jak nie, to będę po prostu innego pistoletu używać i może ten klej będzie do niego odpowiedni. Wzięłam sobie takie białe mikrokulki z 13 arc. Zobaczymy. Zamarzły chyba, albo po prostu trzeba je troszeczkę. Już nie mogły zamarznąć. Raczej się tak zbiły. Takie palcem biorę, to coś tam się, wiecie, kruszy. Także nie wiem, któraś z dziewczyn chyba też pokazywała. Nie wiem, czy te same mikrokulki, czy inne. Bo już trochę, widzicie, już się trochę rusza. Czyli to po prostu trzeba poruszać, że tak powiem. Dobra, i to jest 13 arc i one mają chyba 1 mm. Jak dobrze pamiętam. Wzięłam też takie grubsze, powiedzmy, mikrokulki. One mają już 3 mm wielkości i są przezroczyste. Tamte były białe, a te są przezroczyste. Fajny rozmiar. Szkoda, że takich białych nie ma albo w innych kolorach, bo fajnie by wyglądały posypane jako środki do kwiatów. Wiecie, zamiast pręcików napuścić klej i wsypać do środka właśnie takie kuleczki. Ale myślę, że też fajnie będą wyglądać do ozdabiania, nie wiem, w kartce, tak do wykończenia, bardziej tak, wiecie, posypania gdzieniegdzie. I jeszcze w temacie takich drobnych elementów to wzięłam sobie, nie wiem, coś mi dzisiaj z ostrością się dzieje, taki shaker mix Forget Me Not od Inspirowane Uczuciami, czyli od Ewy Arkalskiej. Ja lubię te miksy. Tutaj chyba ten Forget Me Not to jest kolekcja Lemoncraft, że chyba jest tak dobrane, że będzie kolorystycznie pasować do tej kolekcji. Dobra. Wziąłam sobie tusze distresy. Ja rzadko kiedy kupuję distresy. Uwielbiam archiwale, bo nimi farbuję kwiatki, tuszuję kwiatki. Także te archiwale, no to jest mój taki ulubieniec, jeżeli chodzi o tusze. Ale chciałam też spróbować trochę podziałać z distresami. Dlatego wzięłam sobie dwa kolory. Pan Sugar. Nie wiem, jak to pierwsze słowo się czyta, ale tutaj wygląda na taki fajny, ładny, różowy, delikatny. Nie wiem, jak w rzeczywistości będzie. Chociaż wiecie co, może otworzę i na jakiejś kartce zobaczymy, jak będzie wyglądać, bo i tak te tusze będę otwierać, więc jeszcze znajdę sobie jakąś kartkę. Jakiś taki skrawek. No, dość ładnie. Myślę, że do kwiatów bawełnianych distresy też jak najbardziej się sprawdzają. Fajny kolorek tutaj.
taki delikatny. Jeszcze zobaczymy ten drugi. To jest Faded Jeans. Ja na razie wzięłam te małe, bo no nie wiem, na ile będę używała te distresy. Mam też chyba z dwa albo trzy małe też, które kiedyś kupiłam. O, ten jaki fajny. Taki ciemny. Niebieski, ale wiadomo, że można z niego zrobić jaśniejszy, tak, jak się mniej nabierze koloru. Także to są dwa distresy, na które się skusiłam. Może z czasem dokupię sobie więcej, zobaczę, jak tam będzie mi się z nimi pracowało. Wzięłam sobie też taki zestaw trzech pojemniczków, bo czasami nie mam gdzie drobnych elementów spakować. Wiecie, spakować, no przesypać, bo są w, na przykład w woreczkach, a taki pojemniczek to będzie idealny. Były też mniejsze, ale uznałam, że ten większy jednak będzie bardziej praktyczniejszy. Dwa zestawy wstążek Old Fashion Ribbon. Ostatnio trochę mniej używałam tych wstążek, ale nadal jestem ich fanką, także wzięłam sobie w dwóch takich kolorach, których mi brakuje, bo na przykład mi się już skończyły. Także takie dwa zestawy wstążek i coś, co chyba dostałam kiedyś od kogoś w jakiejś wymiance i spodobały mi się te wstążki. To są te wstążki szyfonowe. Ja otworzę może tutaj tylko jeden, żeby Wam pokazać, jak one wyglądają, ale ja używałam w którejś z kartek i tak mi się te wstążki spodobały, że tutaj akurat w zielonych kotach było kilka kolorów, więc sobie wzięłam. To takie delikatne wstążeczki, ale też fajnie się z nimi pracuje. Tutaj wzięłam w takim kolorze, powiedzmy, jasnym beżowym. Tutaj w takim łososiowym, ale takim bardziej intensywniejszym. Tu chyba był różowy, brudny. Niebieski. On jest troszkę mniej żarowisty, bo tutaj widzicie taki przejaskrawiony troszeczkę, ale to jest taki bardziej chłodniejszy kolor. I tutaj taki, nie wiem, czekoladowy, nie pamiętam, jak on się w sklepie nazywał, czy karmel, czy już nie pamiętam dokładnie. Także to by były takie, powiedzmy, drobniejsze rzeczy. Sobie tylko tą wstążkę spakuję od razu. Naprawdę fajne są te wstążki. Ja do tamtego momentu, gdzie pierwszy raz użyłam, bo dostałam od kogoś, to nie, jakoś nie skusiłam się wcześniej na te wstążki. A po tamtym użyciu to spodobały mi się i kupiłam. Takie, myślę, że bardziej uniwersalne kolory. I teraz przejdziemy do papierów. Dawno nie kupowałam nic od Scrap and Me i skusiłam się na ten najnowszy zestaw Watercolors. W sumie spodobał mi się, chociaż no długo się zastanawiałam, czy go kupić, czy nie, bo jest podobny do, podobny kolorystycznie, chyba nawet te kwiatki też są podobne do, ten zestaw się nazywał Aquarels, czy coś takiego. Także tutaj mamy troszkę jakichś kompozycji kwiatowych, takie polne kwiatuszki i napisy w języku polskim i angielskim. Ja lubię ogólnie kolekcję Scrap and Me, ale ostatnio jakoś tak nie kupowałam. Dawno, dawno naprawdę nie kupiłam żadnej kolekcji Scrap and Me. Dopiero zgłosiłam się właśnie na tą kolekcję. Już mam sporo tych papierów i wiecie sami, że, no, że jak się kupuje nowe, no to miejsca ubywa i no i później jest problem. A ja mam chyba jedną taką przegródkę w Kalaksie właśnie papierów Scrap and Me. No i muszę pomału też z nich korzystać.
do jakichś prac. Tutaj, tak jak widzicie, takie delikatne kolory. I wzięłam sobie, oj, uderzyłam. Wzięłam sobie jeszcze kilka arkuszy do wycięcia, chyba dedykowanych do tej kolekcji Watercolors. Tak mi się wydaje. Tutaj taki arkusz Elements 2. Głównie z grafikami kobiet. Teraz chyba są modne te grafiki kobiet, bo w wielu kolekcjach się pojawiają i to są jednostronne arkusze. Tutaj mamy takie dzieciaczki, dziewczynki w zasadzie. Też fajne takie. Tutaj trochę do Ani z Zielonego Wzgórza podobno dziewczynka. Też bardzo ładne. I tutaj zestaw kwiatów. To, tak jak widzicie, to jest rzeczywiście do tej kolekcji, bo podobne elementy były w kolekcji. I drugi taki, tutaj nie wiem, nie wzięłam liści chyba, albo nie było liści do tej kolekcji, albo przegapiłam w sklepie. Także to by była ta kolekcja Watercolors. Wzięłam sobie dwa bloczki od Lemon Craft, tych najnowszych kolekcji, Roses Dear Diary i Hope. Elementy do wycięcia mam, bo wcześniej już gdzieś tam kupiłam, dlatego tutaj no, nie pokazuję Wam ich, bo nawet już nie mam całych bloczków, sporo z tych elementów korzystałam, także tutaj mamy takie elementy. Okna, drzwi, też fajne do wykorzystania w pracach. Może tak bokiem będę pokazywać. Chociaż już pewnie widzieliście tą kolekcję, bo ona już nieraz była pokazywana. Czy na Lemon Crafcie, czy gdzieś indziej, gdzie były live'y właśnie z tymi kolekcjami. Już chyba się powtarza. Ja wzięłam sobie tę kolekcję, żeby mieć na zapas, bo tak jak mówiłam, już wcześniej kupiłam i już mam troszkę pocięte, więc żeby ewentualnie jak mi będzie potrzebne do zrobienia większy jakiś projekt, to żebym miała. Tutaj to jest kolekcja Hope. No i tutaj na stronie okładkowej mamy takie rameczki, te zegary są fajne, chociaż no nie każdy lubi motyw zegara w pracach. Ja osobiście lubię, jeżeli robię takie neutralne, wiecie, prace nie dla kogoś, to no to daję ten zegar. A jeżeli już dla kogoś robię, no to się upewniam, czy na przykład mu nie będzie przeszkadzać, może ten zegar się pojawi, no bo wiem, że niektórzy nie lubią. I ostatnią z kolekcji, którą wzięłam, to jest kolekcja Jak w niebie. Tak jak wiecie, albo nie wiecie, Paper Heaven się zamyka. No i ja tą kolekcję po prostu uwielbiam. Dlatego uzupełniłam sobie zapas. Ona mi się w zeszłym roku świetnie sprawdziła na kartki komunijne. Także no, muszę mieć ten zapas. Pokażę Wam najpierw ten bloczek 20x20, chociaż pewnie już go widzieliście, ale tak dla przypomnienia, bo to jest zeszłoroczna kolekcja, także myślę, że tak szybciutko przekartkuję Wam tą kolekcję. Ona jest naprawdę taka fajna, delikatna. No, w moim klimacie ja uwielbiam kolor niebieski, a tutaj właśnie jest dużo tych niebieskich kolorów pod arkusze z danego wzoru. I tutaj ten zielony też jest taki bardzo ładny, taki przygaszony. Także no szkoda trochę, że Paper Heaven się zamyka, bo te kolekcje, które ostatnio wydawali, no to naprawdę były bardzo ładne. No ale wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje sprawy. I tutaj mamy liście.
Tutaj ten zielony myślę, że fajnie też na liście wycięte wykrojnikiem by się sprawdził. No ja myślę, że w tym sezonie też będę sięgała po tą kolekcję, jeżeli chodzi o prace komunijne. I tutaj mamy arkusze. Z drugiej strony znowu zielony. Te żółte kwiatki troszkę mogłoby być więcej niebieskich. No ale tam gdzieś jeden, dwa można kompozycji umieścić. O i tutaj. No i liście. To był ostatni arkusz. Ten bloczek 20x20 to nie jest łączony. Jest trochę papierów, a troszkę i troszkę elementów do wycięcia. I duża kolekcja. To jest oczywiście pomniejszenie tych papierów bez grafik do wycięcia. Z tego bloczka 20x20 tutaj mamy taki arkusz niebieski w białe kropeczki. No ja tą kolekcję po prostu uwielbiam. Jeżeli jeszcze gdzieś ją będę widziała, to pewnie jeszcze też dokupię sobie, żeby mieć w zapasie. Bo naprawdę mi się podoba. Podobają mi się te, no tutaj te róże, które są w tej kolekcji. Te kwiaty po prostu, no oprócz żółtych, bo jak jakoś te żółte do mnie nie przemawiają, ale tutaj gdzie niegdzie pojawiają się w kompozycji, to też dobrze wygląda. Tak dla przełamania, żeby nie było za dużo niebieskiego, tak jak tutaj na przykład. Ale jednak, żeby do tych kwiatów żółtych nie było za dużo. Nie, ogólnie chyba tylko żółte, jakieś takie żółte, pomarańczowe kwiaty to tylko do prac wielkanocnych. Jakoś tak, no nie używam. I tutaj też mamy po dwa arkusze. Tutaj łączka. I z drugiej strony niebieski. I ostatni arkusz taki. Tutaj te chlapania też są fajne. I zielone. Dobra, i to by chyba były... A nie, jeszcze tutaj mam odłożone na boku dodatkowo można dokupić jeszcze elementy do wycięcia na paskach, takie liście i tutaj dwa arkusze z liśćmi. Te liście są bardziej zielone od tych, które były w tym bloczku 20x20, a z drugiej strony jest taki zielony. No i tutaj arkusz też z kwiatami, kompozycjami kwiatowymi. I z drugiej strony jest niebieski. Także jeżeli chodzi o moje zakupy, to by było chyba wszystko i jeszcze Wam pokażę gratis. Gratisu nie otwierałam jeszcze, także... Ale widzę, że tutaj jest jakaś świeczka. Nie świeczka, tylko zapach. Taki, co był dodawany do kociej niespodzianki, tylko tam był chyba w innym kształcie. Nie pamiętam, w jakim to było kształcie. Jest pomarańcza, więc pewnie ładnie pachnie. Dostałam taki pasek z balonikami od Alchemy of Art, a z drugiej strony taki. Myślę, że jeżeli wykorzystam, to wykorzystam te balony. Ten pokiem może pokażę. I tutaj takie, nie wiem, drzwi, a i napisy. To też jest od Alchemy of Art. Tego paska chyba wcześniej nie miałam, bo takich dużych napisów nie widziałam z Alchemy of Art, ale fajnie, bo te wcześniejsze, mniejsze, które były, no to tak raczej średnio do użycia, ewentualnie, nie wiem, w ATC, chociaż nie wszystkie tam napisy by pasowały. Tutaj mam arkusz chyba z Mintaja, z takiego bloczka świątecznego. Taką dużą witrynkę okienną, sklepową. No i tutaj dwie mniejsze. Ja mam ten bloczek, także kartka dodatkowa dojdzie. Tutaj karty z słodziakowe stworki od Craft O'Clocka.
I tutaj ten arkusz jest bardzo ładny. I jeszcze arkusz z Dream A Little od Scrap and Me. Mam tą kolekcję, także dodatkowy arkusz się na pewno przyda. Dobra. I tak się prezentują moje w sumie ilościowo to nie jakieś duże zakupy. Kwotowo to wiadomo już inna sprawa. Także za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam na kolejne filmy. Pa, pa.